Każdy nowy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe. Oprócz radości, jaką przynosi pierwsze przytulenie swojej pociechy po narodzinach, odczuwa się także ulgę, kiedy nasze dziecko rodzi się zdrowe. Tak samo było w przypadku mamy Ramesha, która czuła te magiczne i pozytywne emocje chwilę po narodzinach synka. Niestety jednak z czasem zaczęło się z nim dziać coś bardzo złego i nietypowego. Takiego przeżycia nie życzyłbym chyba najgorszemu wrogowi. Zobaczcie koniecznie historię tego biednego chłopca. Kiedy 11-letni Ramesh Kumari urodził się w Nepalu, wyglądał tak jak każde inne w pełni zdrowe dziecko. Jednak kiedy miał 15 dni życia za sobą, z jego ciałem zaczęło dziać się coś dziwnego i przerażającego. I nie przestawało nawet, gdy chłopiec stawał się coraz starszy. Czarne, stwardniałe łuski zaczęły pojawiać się na skórze małego Ramesha. Jego matka była całkowicie przerażona. I nie ma się czemu dziwić. Nikt nie chciałby, aby jego dziecko przeżywało to, co Ramesh. Matka chłopca zabrała go natychmiast do lekarza. Na miejscu jednak dowiedziała się, że nie da się zrobić absolutnie nic, aby uratować Ramesha. Jego przypadek był niezwykle rzadki, lecz był to dopiero początek. Najpierw sądzono, że Ramesh ma zwykłą infekcję grzybiczą, ale niedługo potem stało się jasne, że z jego ciałem dzieje się coś znacznie gorszego. Lekarze zdiagnozowali u małego Ramesha coś nazywanego rybią łuską Arlekina. Jest to przewlekłe zaburzenie genetyczne, które objawia się występowaniem mnóstwa grubych i twardych łusek na całym ciele. Co więcej, schorzenie to wymaga stałej opieki medycznej i drogiego leczenia. Niestety, rodzice chłopca Nanda i Nar nie mieli pieniędzy, aby zapewnić swojemu synowi odpowiednie leczenie, którego rozpaczliwie potrzebował. Z całych sił jednak próbowali sprawić, aby Ramesh czuł się szczęśliwie i komfortowo, lecz bez umiejętności poruszania się i mówienia, trudno było mu normalnie funkcjonować. Nie mówiąc nawet o zdobyciu przyjaciół, którzy uciekali, gdy tylko zobaczyli chorego chłopca. Ramesh i jego rodzice mogli w tej sytuacji liczyć jedynie na cud. Wkrótce jednak ten cud nadszedł. Brytyjska wokalistka Joss Stone, będąc na koncercie w Katmandu, postanowiła złożyć Rameshowi osobistą wizytę. Ponadto jej koncert miał na celu zebranie pieniędzy na opiekę medyczną chłopca. Podczas wizyty w domu Joss Stone dała Rameshowi również mnóstwo prezentów. Zarówno chłopiec, jak i jego rodzice byli wzruszeni i zaskoczeni hojnością brytyjskiej piosenkarki. Ramesh do niedawna był w naprawdę fatalnym stanie. Jednak dzięki lekarzom i pomocy od fundacji Joss Stone, teraz jego życie obróciło się o 180 stopni. Jego stan stale się polepsza i optymistycznie myśląc, chłopiec będzie mógł niedługo samodzielnie chodzić. Gdybyś spotkał tego uroczego i biednego chłopca, co chciałbyś mu powiedzieć? Koniecznie daj znać w komentarzu. I jeśli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych i pięknych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!